prowadzić to dzisiejsze pierwsze czytanie i muszę się Państwu przyznać, że nie przyszło mi do głowy nic innego, jak tylko i wyłącznie ubrać jakieś gogle albo okulary. Nie znalazłem niestety w klasztorze okularów spawalniczych, bo prawdopodobnie wyglądałbym jeszcze dziwniej. Znalazłem jakieś okulary dziwaczne do pływania, przez które nie widać nic, a to dlatego... Znalazłem jakieś dziwaczne okulary do pływania, przez które nie widać kompletnie nic. O, nawet nie idzie przez nie dobrze mówić. A to dlatego, że przedziwne jest to pierwsze czytanie, w którym mowa o proroku Balaamie. Prorok Balaam podnosi oczy, patrzy Izraela rozłożonego obozem i zaczyna prorokować. I potem w którymś momencie sam chwali się, mówi, że jest mężem, który wzrok ma przenikliwy, mężem, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie, który w wiedzy najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. O co tu chodzi w tym tekście biblijnym? Muszę przyznać, że nie wiem. Pewnie komentatorzy znaliby rozwiązanie tej zagadki. W każdym razie jest to człowiek, który mówi, że ma wzrok przenikliwy, który jest w stanie dostrzegać sprawy Boże z daleka i w którymś momencie mówi tak: widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Tak próbowałem sobie wyobrazić tego proroka Balaama, który no, ma wzrok przenikliwy, patrzy gdzieś daleko, ale cały czas widzi niewyraźnie. Prorok Balaam w swoim proroctwie mówi o tym, że widzi gwiazdę z Jakuba, dostrzega ją daleko, ale jeszcze niezbyt wyraźnie. Nam pewnie, kiedy w okresie bożonarodzeniowym, w okresie adwentowym słyszymy słowo gwiazda, to przychodzi do głowy tylko i wyłącznie gwiazda betlejemska. I pewnie ciężko nam w takim gwieździe dostrzec cokolwiek innego, jak nie znak, że Chrystus się narodzi i że przyjdą do Niego trzej królowie i złożą Mu podarunki. Złoto, kadzidło i mirę. Czy Balaam widział Chrystusa? Pewnie gdybyśmy przewertowali komentarze ojców Kościoła, znaleźlibyśmy, że tak, że ten Balaam, który ogląda swoimi oczyma, jeszcze niewyraźnie i tak trochę widzi, trochę nie widzi, że patrzy w przód i widzi już nadchodzącego Chrystusa. Widzi już tego, który się narodzi i będzie wszystkim. Będzie tym, który wskazuje drogę, będzie tym, który prowadzi do Ojca, który jest jak gwiazda polarna, która pokazuje kierunek. W pierwszym czytaniu występuje prorok Balaam, który ma widzenie, które zapowiada gwiazdę z Jakuba. Natomiast w Ewangelii widzimy Pana Jezusa, który musi odpowiadać na bardzo trudne pytania starszym ludu i arcykapłanom. Pytają go, jakim prawem czynisz to wszystko, co czynisz? A on, odpowiadając, wskazuje im na proroka, na Jana Chrzciciela i mówi, co myślicie o Janie Chrzcicielu? I oni wahają się, bo nie wiedzą, co odpowiedzieć, bo widzą, że cały lud jest za Janem Chrzcicielem, więc nie mogą powiedzieć, że to jest ktoś kompletnie nieważny. A z drugiej strony, jeśli powiedzą, że jest ktoś ważny, to sami będą musieli odpowiedzieć przed sobą, dlaczego zatem nie uwierzyliśmy mu, dlaczego zatem nie poszliśmy za nim. Zagadka trudna do rozwiązania, ale pokazuje jedną bardzo ciekawą rzecz. Myślę, że gdzieś z tyłu i za pierwszym, i za drugim czytaniem można zadać takie wspólne pytanie obu lekturom, obu czytaniom. Za kim idę? Za jakimi prorokami idę? Czy idę w ogóle z jakimiś prorokami? Czy słucham jakichś proroków? Balaam i Jan Chrzciciel, inni prorocy, którzy mówią do mnie, którzy głoszą mi katechezę. Kogo słucham? Za kim idę? Jest to pytanie bardzo adwentowe, bo to jest pytanie, które jest pytaniem mówiącym o nadziei. Czy idę za kimś, kto mi tę nadzieję zabija? Czy idę za kimś, kto mi mówi, że świat jest zły, bez sensu, że wszystko jest do kitu, że wszystko jest szare? Czy może idę za kimś, kto mi otwiera oczy, kto mi przywraca wzrok i który mi pokazuje, że nawet tam, gdzie się tego nie spodziewam, jest Boża ręka, jest Boża interwencja. Że nawet w tak dziwacznych miejscach jak Betlejem, położone na końcu rzymskiego świata, może narodzić się Zbawiciel. Adwent zatem będzie również czasem spostrzeżenia się, że choćby było milion osób, które będą mi mówiły o dobrobycie, o szczęściu, to prawdopodobnie sens ma tylko i wyłącznie pójście za kimś, kto mi to pokaże, jak to zrobić, kto mi da dotknąć tego, o czym mówi.
może być 200 osób, które będą mi prorokowały o życiu wiecznym, ale jeśli ja nie zobaczę, że jest to możliwe, to prawdopodobnie w ogóle mnie to nie wzruszy. Adwent jest czasem odkrywania, że tym, który ma najmocniejsze słowo, jest Bóg. Ponieważ 500 milionów osób, 569 milionów 727 tysięcy 14 osób może mnie zapewniać o swojej miłości, ale tylko jeden oddał za mnie życie. I Adwent jest o tym. Jest o Bogu, który przychodzi, który się wciela, który rośnie po to, żeby oddać za mnie życie. Po to, żeby poranić sobie ręce, stopy i bok z miłości dla mnie.